Według Jakuba Apostoła są dwie przyczyny powstawania wojen. Pierwsza to jest żądza, a po drugie mordercza zazdrość. Otóż wydawałoby się, że wojny powstają na skutek wielkiej geopolityki, na skutek deficytów ekonomicznych i tak dalej. Ale prawda jest taka, że nawet wielka polityka i jakieś ubóstwo ekonomiczne nie spowoduje wojny, dopóki człowiek nie przestanie siebie kontrolować, to znaczy dopóki jego pragnienia, które są pragnieniami zmasakrowanymi, pragnieniami zniszczonymi, które nazywamy pożądaniem, nie opanują jego myślenia, funkcjonowania, sposobu prowadzenia życia do tego stopnia, że zaczyna zazdrościć. I to zazdrościć morderczo. To znaczy z taką myślą, że ten, od którego chcę uzyskać to, na czym mi zależy, a nie jest moje, może nawet ponieść śmierć. Mordercza zazdrość. Kiedy w praktyce takiej duszpasterskiej spotykam ludzi, których nieomal zabiła taka mordercza zazdrość, to wiem, że jest to cecha charakterystyczna wielu sposobów myślenia w tym świecie, w którym się obracamy. I dlatego, kiedy zastanawiamy się, czy nastąpi wojna, czy będzie wojna, to wydaje się, że właśnie taki sposób działania i myślenia, jeżeli nie zostanie zawrócony, będzie przyczyną właśnie tych wojen, których tak bardzo się boimy.